Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Dzisiaj jestem w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Przyjechaliśmy tutaj odwiedzić ogród żółty i być może ogród czerwony. Samochodem dojeżdżamy na parking, który znajduje się tutaj. Parking jest bezpłatny. I przy parkingu jest ta właśnie tablica, która dokładnie nas informuje, gdzie jesteśmy. Tu będziemy szli na Sośnią Górę. Jeżeli starczy czasu, to jeszcze podjedziemy prawdopodobnie samochodem do Ogrodu Czerwonego. Tam też jest parking, kamieniołom i Fiołkowa Góra. Tutaj można oczywiście przeczytać wszystko na temat Ogrodu Żółtego, ścieżki edukacyjnej. Tu mamy Ogród Żółty, parkowa część ogrodu, ścieżka edukacyjna. Jeżeli chcecie, zróbcie sobie pauzę, przeczytajcie sobie te informacje. I ogród czerwony to tradycyjny ogród botaniczny, będący miejscem ochrony roślin. Śląski Ogród Botaniczny, Mikołów. Tak więc z parkingu idziemy do góry. Tutaj mamy bogate, ilustrowane tablice informacyjne informujące o różnych stworzeniach. Tak więc warto zatrzymać się, poczytać. Ścieżka edukacyjna w tym ogrodzie, jak sami widzicie, jest naprawdę bardzo bogata. Piękne zdjęcia. Tu na przykład fotografia Marek Żabka. Krzyżak ogrodowy. Kilka informacji. Super sprawa. Idziemy dalej. Informacje na temat różnych roślin. Także tutaj mamy klon burgera. Więc poza informacjami o stworzeniach mamy też informacje o roślinności. Bardzo ładnie tutaj jest. Pogoda dzisiaj nam naprawdę bardzo dopisuje. Ścieżka edukacyjna jest bardzo ładna, czysta, przyjemna. Kosze na śmieci, ławeczki. Elegancko, naprawdę. I do tego piękna pogoda. Idziemy dalej. Przed nami jest Sośnia Góra, a w zasadzie punkt widokowy. Zaraz tam dojdziemy. Przy okazji widzę tu jakiś pojemnik. Zobaczymy, czy coś jest w środku. Może będą jakieś granaty albo coś. A, widzicie, nie ma. Ale dla Was sprawdziłem. Ok, idziemy dalej. Od razu można powiedzieć, że ścieżki są tutaj różnie rozlokowane, więc każdy znajdzie sobie odpowiednią ścieżkę dla siebie. Można sobie odpocząć, tak jak ten pan tam na rowerze, na oweczce. Bardzo ładnie się to wszystko tutaj prezentuje. Jeszcze tutaj nigdy nie byłem. Co my tutaj mamy? Jakąś stację pogodową, zobaczcie. Regulamin warsztatów pszczelarskich. Ciekawe miejsce. Idziemy dalej. Tutaj jest tablica informacyjna na temat pszczół. Rośliny przyjazne pszczołom. I
Idziemy do góry. Znajdujemy się teraz na wzgórzu. Tam na dole, na parkingu, zostawiliśmy samochód. Mogliśmy iść tą główną ścieżką i tutaj dojść. A myśmy szli tutaj tymi dróżkami wokół przyrody. Całość jest dostępna bez problemu dla wózków, więc jeżeli z dziećmi w wózku, czy też osoby niepełnosprawne chcą się tutaj udać na wózku inwalidzkim bez najmniejszego problemu. Tak więc jest to udogodnienie. Ok, wszedłem tutaj do góry. Nie wiem, czy uda nam się wejść na tą wieżę drewnianą, żeby jeszcze lepiej widzieć wszystko dookoła. Zaraz to sprawdzimy. Ale i stąd jest naprawdę bardzo fajny widok na otoczenie. Tutaj mamy jakąś tablicę, a w zasadzie kamień. W hołdzie obrońcom ojczyzny, żołnierzom Kompanii Obrony Narodowej Mikołów i ich dowódcy kapitanowi Tytusowi Wikarskiemu, którzy bohatersko walczyli z niemieckim najeźdźcą we wrześniu 1939 roku na wzgórzu 341 Fiołkowa Góra, miasto Mikołów. Ładnie. Teraz zobaczymy, czy można się dostać na tą wieżę, która tu jest. Co my tutaj mamy? Tu chyba są jakieś restauracje na dole, jakieś fryteczki czy coś takiego, taki dziedziniec. Zaraz to zobaczymy. Wieża jest nieczynna. A szkoda. No niestety nie można wejść na wieżę. Wieża jest nieczynna. Regulamin korzystania z wieży na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego. No szkoda. Ok, idziemy dalej. No niestety na wieżę się nie udamy, ale i bez wieży bardzo ładnie widać tutaj wszystko dookoła. Z tego wzniesienia, które z tego co pamiętam nazywa się Góra Sośniowa, czy Sośniowa Góra. Idziemy dalej. Bardzo przyjemne i bardzo czyste miejsce. Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej. Fajnie, że są te tabliczki, dzięki czemu możemy rozpoznawać roślinność. Podejdziemy teraz zobaczyć do tego miejsca, na ten dziedziniec, żeby zobaczyć ewentualnie co tam można kupić, gdyby ktoś miał taką ochotę. Oj, tutaj jest restauracja. Burrito 12 zł, tortilla 10 zł. Na wynos kawa, herbata, dania obiadowe. Wejdźmy zobaczyć. Może to nie jest najważniejsze miejsce akurat w tej lokalizacji, ale myślę, że warto zobaczyć, jak się to tutaj prezentuje i jakie menu jest do dyspozycji. Restauracja Sośnia Góra. W środku jest teraz nieczynna. I tu jest menu na wynos. Rolada wieprzowa, kotlet, pierogi ruskie, placki, gołąbki. I tak się prezentuje
restauracja tutaj na zewnątrz, na tym dziedzińcu. W środku też mieliście okazję zobaczyć. A teraz idziemy dalej zwiedzać to miejsce. Tu jest jakiś pomnik. Krzysztof Nitsch z cyklu Nasza Ojczyzna, liść 7. Szkoda, że na wieżę nie można wejść, no ale idziemy dalej. Ogród żółty naprawdę bardzo imponująco się prezentuje. Niebawem udamy się do ogrodu czerwonego. No dobra, przyznam wam się, kupiłem sobie frytki 7 zł i bardzo dużo i bardzo dobre. Nie chciałem wam mówić, ale naprawdę są przepyszne. Idziemy dalej. Obok restauracji jest jeszcze zielarium. Jednak nic tutaj się szczególnie nie dzieje. Można sobie tutaj usiąść i odpocząć. Idziemy dalej. Dokładnie na takich tablicach jest oznaczone, gdzie się znajdujemy i co możemy zobaczyć w poszczególnych porach roku. Bardzo bogato ilustrowany jest za pomocą zdjęć, różnych tablic informacyjnych ten ogród botaniczny. Obok zielarium znajduje się tutaj plac zabaw, dosyć duży. Tak więc dzieciaki mają co tutaj robić, sami zobaczcie. Jest tyrolka, są huśtawki, ławeczki, zjeżdżalnie. Bardzo fajnie się to prezentuje. Bogaty plac zabaw, jak widzicie. Wystrzyżona trawa, przyjemnie. Super. Huśtawki są różnego typu. I maluchy znajdą tutaj coś dla siebie. I troszeczkę starsze dzieci. Są też takie pajęczyny, po których można się wspinać. Super. Ławeczki, rodzice mogą sobie usiąść, a dzieciaki mogą poszaleć. Piach czysty. Super miejsce. Idziemy dalej. Tutaj mamy jeszcze mapkę placu zabaw. Wyłącznie dla dzieci. I regulamin korzystania z placu zabaw. Super, naprawdę super. Jest tu też taka restauracja, która jest nieczynna, ale można sobie tam usiąść i jeżeli mamy swoją herbatę, jakieś smakołyki, to można sobie właśnie tam usiąść i coś sobie zjeść. Idziemy dalej. Przy placu zabaw są tutaj toalety. Pokazuję wam je, żebyście po prostu wiedzieli, że są. Czysto. Przyjemnie, pachnąco.
O, elegancko, naprawdę. Tu też dla matek z małymi dziećmi. Elegancko, naprawdę. I to wszystko w części ogrodu żółtego. Opuszczamy już żółty ogród. Idziemy w dół na parking i podjedziemy sobie do czerwonego ogrodu. Schodząc w dół, jeszcze takie dzieło sztuki, taką nerkę zauważyłem. Bartłomiej Struzik. I tu obok. Jeszcze jedno. Piotr Twardowski. Kiełkowanie. Takie cudo. Mega fajne miejsce. Idziemy do samochodu. Bardzo pozytywne miejsce. Muszę wam powiedzieć, coraz częściej jeździmy w takie różne zielone miejsca na Śląsku i nie tylko. I jestem coraz bardziej zaskoczony, jak fajne miejsca mamy w Polsce, które warto odwiedzić. Super. Po prostu super. Co to za zbiornik? Może lepiej będziecie wiedzieć, co to za zbiornik. Taka ciekawostka. Takie cudo. Idziemy dalej. Oczywiście nie trzeba samochodem dojeżdżać do ogrodu czerwonego, można iść piechotą. Ale to już kwestia gustu. Przy ogrodzie czerwonym też jest parking. Tutaj przy parkingu jest też taka mapka. Gdyby ktoś chciał, to jeszcze można z takiej mapki skorzystać, żeby dokładnie zlokalizować różne miejsca. Sośnią górę, na której byliśmy. I tutaj z głównej drogi tu jest Fiołkowa Góra i tam jest ogród czerwony. Można podjechać sobie tam samochodem. Tak z ciekawości, tutaj na tym parkingu jest też przystanek autobusowy, rozkład jazdy MZK. Kierunek Mikołów, dworzec PKP, czyli z dworca PKP można sobie tutaj do tego ogrodu botanicznego podjechać także autobusem, gdyby była taka potrzeba. Ok, wsiadam do autka, podjedziemy do czerwonego ogrodu. Czyli tutaj teraz z parkingu wyjedziemy, pojedziemy ulicą Sosnową, tutaj jest Fiołkowa Góra i tutaj Grudniowa i tu jest parking. Taki jest wstępny plan. Wyjeżdżamy z parkingu, skręcimy w prawo. Tutaj jest znak stop, zatrzymamy się oczywiście. I jedziemy w prawo. Tu dojechaliśmy do skrzyżowania, w lewo ulica Grudniowa. I jeszcze kawałek i znowu w lewo na skrzyżowaniu i tam będzie parking. I tutaj skręcamy w lewo, prosto do parkingu. I tutaj mamy parking. I zaraz obok parkingu jest wejście do czerwonego ogrodu. Idąc z parkingu, tutaj mamy wejście do ogrodu czerwonego. Mapka informująca, gdzie jesteśmy. Tutaj mamy parking, tu jest wejście i tutaj po kolei możemy poodwiedzać wszystkie te miejsca. I pomiędzy
ogrodem czerwonym i żółtym. Tu jest taki łącznik. Pół godziny marszu. Można tędy pójść pieszo, żeby nie iść ulicą. O tym nie wiedziałem. I tutaj jest Fiołkowa Góra. Tak się to prezentuje. Bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt, więc jeżeli chcielibyście tutaj ze zwierzętami, albo na hulajnogach, albo na rowerach, to jest to zabronione. Jakieś głośniki Bluetooth także i palenie papierosów oraz alkohol też. O, tutaj są jeszcze godziny otwarcia ogrodu czerwonego, 8 do 17 w tygodniu i w soboty, niedzielę od 10 do 17. Wchodzimy na teren ogrodu czerwonego. Tu jest miejsce, gdzie można rowery zaparkować. Pierwsze wrażenia. Cicho, ładnie, przyjemnie. Tu są ławeczki. Miejsce osłonięte. Osłonięte na przypadek, jakby deszcz padał. Można sobie usiąść. Tablica informacyjna. Kolekcja drzew. Jeżeli byście chcieli więcej poczytać z tych tablic, to oczywiście zróbcie sobie stop klatkę, pauzę i zachęcam do przeczytania różnych informacji. Ok, idziemy tą ścieżką dalej. No i jesteśmy na terenie ogrodu czerwonego. Ładnie, przyjemnie. Fajne miejsce. Idziemy dalej. Początkowy etap chodzenia po ogrodzie jakoś specjalnie imponujący jeszcze nie był. Cisza, spokój, ale dochodzimy do tablicy informacyjnej o skałach. I są tu różne skały, więc można mniej więcej się zapoznać z różnymi rodzajami skał. Idziemy dalej. Tutaj takie magiczne miejsce małe zauważyłem. Tak poukładane rośliny, a w środku taki stoliczek. Takie ławeczki. Taki wypasik. Trzeba się rozglądać w tym czerwonym ogrodzie, bo można znaleźć naprawdę ciekawe miejsca. Tu są jakieś tablice informacyjne. Życie w glebie. Alelopatia i uprawa mieszana. No i powoli zaczyna się taka mała magia tego miejsca. Można sobie tu spacerować. Różne rośliny. Co tutaj ciekawego? Widośliwa gładka.
Uwaga, osły. Tylko chyba osłów zabrakło. A co to za uprawy tutaj? Jeszcze nie wiem, idę dalej. A co to? Morwa biała. Szyńco. Tu jest jakiś mały zbiorniczek wodny. Ciekawe, czy można puścić sobie wodę. Żółta, no ale po chwili już jest biała. Przeźroczysta, przepraszam. Dobra, woda jest. Na spacer jest to naprawdę bardzo fajne miejsce. Tutaj jeszcze mamy jakieś ładne kwiaty. Tutaj przypuszczam, że będziemy mieli jakieś tablice informacyjne z drugiej strony. Zobaczmy. Projekt rozwój kolekcji ogród edukacyjny roślin uprawnych, warzywnych oraz zielarskich Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Jest też taka altanka, gdzie można sobie usiąść, zrobić mały piknik, jakby ktoś miał ochotę. Tak więc taki wypad do Mikołowa można dodatkowo połączyć z piknikiem w gronie znajomych lub rodziny. Ładnie, ładnie, naprawdę bardzo ładnie tutaj jest. Tutaj mamy jeszcze. O, pszczoły i pszczelarstwo. Sporo osób to interesuje. Zatem można się tutaj sporo dowiedzieć. Budowa ula. Z czego się składa cały ul. Anatomia pszczoły. Członkowie pszczelej rodziny. Super. A tu mamy taki przykładowy ul. Fajne miejsce. Naprawdę fajne miejsce na spacer. Ten czerwony ogród można także obejść w drugą stronę. Czyli tam. Widać tam ludzi też spacerujących. Sporo różnych roślin. W tych takich dużych drewnianych donicach.
Ogród edukacyjny roślin uprawnych. Hotel dla owadów. Jak wykonać? Składniki mineralne gleby. Terminy siewu. Fajne miejsce. Jeżeli ktoś interesuje się roślinami, to myślę, że naprawdę warto odwiedzić Śląski Ogród Botaniczny. Ładne, czyste miejsce. My już będziemy udawać się w drogę powrotną. Spacer chwilę trwał. I bardzo pozytywne wrażenia. Ciekaw jestem, jakie są Wasze wrażenia po zobaczeniu tego filmu, ale mam nadzieję, że zachęcę Was do tego, abyście odwiedzili to miejsce, czyli Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. Ogród żółty i ogród czerwony. Moim zdaniem ogród żółty jest ciekawszy. Alejki fajne są. Plac zabaw dla dzieci. Ławeczki. Ale ten czerwony ogród, który tutaj widzicie, też jest ciekawy. Szczególnie w tamtej dalszej części. Z daleka widać, że tam też są jakieś małe alejki. A zaś tu z prawej strony, gdzie byliśmy, to różne rośliny są zasiane. Po chwili doszliśmy z powrotem do miejsca, gdzie rozpoczynaliśmy zwiedzanie ogrodu czerwonego. I teraz pójdziemy w drugą stronę, czyli tutaj w dół. Mamy tam mostek, u góry też jest taka altanka i sporo kolorowej roślinności. Zatem jeżeli już tu jesteśmy, nie warto niczego opuszczać. Idziemy dalej. Ogród traw ozdobnych tutaj się znajduje. W tej dolnej części mamy tutaj zbiornik, przy którym można zrobić sobie fajne zdjęcia. Jak będziecie tutaj w tym ogrodzie czerwonym, nie zapomnijcie tutaj zejść, bo jest bajecznie. Sami zresztą zobaczcie. Idziemy teraz na ten mostek. Ale zanim na mostek, to najpierw na ten taki taras. Sami zobaczcie, jak tu jest pięknie. Cudownie. Jeszcze mamy teraz taki mały zachód słońca. Idąc z tego pomostu, wejdziemy sobie teraz na tą kładkę drewnianą, ten taki mostek. Fajne jest to, że jeżeli są osoby z wózkami z dziećmi albo jeżdżące na wózkach inwalidzkich, to bez najmniejszego problemu mogą poruszać się właśnie po takiej kładce. Jest to dosyć długa ścieżka, ale przejdziemy ją razem. Myślę, że może Was zainteresować, więc nie będę ucinał materiału. Tylko zobaczcie, jak się to prezentuje, jakie to jest długie. Oj, pewnie niektórzy z Was będą narzekać, że film za długi przez to, ale myślę, że jakoś to wytrzymamy. Jakie ładne drzewa, zobaczcie to. Przepięknie się to prezentuje. Tutaj jesteśmy tak jakby na jakichś mokradłach.
Długie to. Ale przejdziemy razem. Tutaj będzie pewnie zakończenie tej ścieżki, a u góry taka altanka. Ale zanim my tam dojdziemy, to chwilę nam to zajmie. Idealnie trafiliśmy, bo w tej chwili jest na zachód słońca, jak widzicie. Co dodaje uroku. Długie to. Tutaj można sobie to skrócić od razu, skręcając w prawo, z tego co widzę. A tu można iść jeszcze tędy albo i tędy. Tak więc trzy drogi do wyboru. Idziemy dalej, nie będziemy nic skracać. Wyszukuję jakiejś żabki. Może jakaś żabka by się tutaj znalazła. Ale póki co. Nie udało się mi jeszcze. Ciekawa konstrukcja. Długa. O, ale tu już byłby problem. Jeżeli ktoś chciałby tutaj z wózkiem inwalidzkim wjechać, czy z wózkiem dla dzieci, to jeżeli uda się wnieść, to ok, ale wjechać się tutaj już nie da, więc trzeba byłoby wrócić. Refugia. Ogród kwiatowy. Kolekcja drzew. Dzieci mogą przebywać na terenie kolekcji tylko pod opieką osób starszych, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność z odpowiedzialnością materialną za wyrządzone szkody włącznie. Magiczne, bardzo fajne miejsce. Ktoś, kto to tutaj zaprojektował, stworzył, zrobił kawał dobrej roboty. Tutaj widzę boisko do gry w koszykówkę. Chyba szkoła tutaj jest zaraz obok. Dużo takich ciekawych alejek tutaj jest, do których można wejść i po prostu miło spędzić czas. Zresztą sami zobaczcie. Grzyby. Zobaczcie, co to za grzyby. Ciekawe, czy znacie się na grzybach, bo ja nie. Co to są za grzyby? Powiedzcie mi. Bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Super. Tu są takie alejki do spacerowania. Ławeczki, kosze. Czyściutko. Pamiętajcie, żeby nigdy nie śmiecić w takich miejscach. Dbajmy o to, co mamy.
a mamy przepiękne miejsca. Bezpłatne wejście, nic tutaj nie płacimy, więc jeżeli nawet chcemy, możemy tutaj sobie przyjść, poczytać książkę nad takim oczkiem wodnym. Na przykład tu pan czyta sobie książkę. Ale ty czyli żartujesz? Widziałam przerażenie w twoich oczach. Co? Też widziałam przerażenie w twoich oczach. Tutaj mamy kolejną tablicę informacyjną. Ogród tarasowy. Zawsze mamy na takich tablicach informacje, gdzie się znajdujemy. Zobaczcie, jakie fajne miejsce. Zadaszone przy oczku wodnym. Można sobie tutaj usiąść, coś zjeść, czegoś się napić, poczytać książkę, zrelaksować. Super. Jak sami widzicie, bardzo przyjemne miejsce. Zatem idziemy dalej. Różnorodność roślin mnie tutaj zaskakuje. Kolorowo, ładnie, przyjemnie. Różne drzewa. Fajne są tutaj też scenerie do wykonywania zdjęć, więc wcale bym się nie zdziwił, jeżeli przyjeżdżaliby też tutaj ludzie robiąc sesje zdjęciowe, być może nawet i ślubne. Fajne tła są przy takich zdjęciach, zresztą sami zobaczcie. W różnych miejscach można się ustawić i naprawdę fajne zdjęcia wykonać. Myślę, że szczególnie po godzinie 15, gdzie mamy już naprawdę fajne, ciepłe światło. Tutaj mamy ławeczkę. Fajnie się to wszystko prezentuje. I już powolutku będziemy niebawem wracać do samochodu. Ale jeszcze może uda nam się dookoła tego zbiornika wodnego tutaj przejść. Chcę wam jak najwięcej pokazać. Stąd wybaczcie, że filmy moje są troszeczkę dłuższe i nie takie poprzycinane, ale piękno danego miejsca nie można pokazywać tylko z kilku ujęć, tych takich najpiękniejszych, ale jako całokształt. Dzięki temu osoby, które chcą odwiedzić jakieś fajne miejsce, mają potem pewność, że różnorodność roślin jest tutaj bardzo duża. A także i teren jest dosyć duży, jeżeli chodzi o spacery. Łąka kwietna murawa kserotermiczna. Tak się to prezentuje. Pokażę wam jeszcze z bliska. Już troszeczkę słońce zaszło, dlatego troszeczkę ciemniej. Ogród roślin wodnych. Ogród traw ozdobnych. Ogród tarasowy, sporo różnych ciekawych miejsc tutaj mamy. Tutaj dookoła już nie będziemy szli, bo nie widzę tutaj większego sensu. Jeżeli ktoś chciałby tutaj romantyczny spacerek sobie zrobić, to oczywiście jasne, że tak. Ale wystarczy tędy się tutaj przejść i wszystko naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Zobaczcie, jakie fajne są te alejki. Moi drodzy, bardzo dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten film was zaciekawił, a być może zainspirował do tego, aby przyjechać do Mikołowa, do Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Naprawdę warto. Mieliście okazję zobaczyć,
jak tutaj jest pięknie. Natura w różnych obliczach. Mnie się bardzo spodobało, zachęcam Was, aby odwiedzić to miejsce. Być może niektórzy z Was już tutaj byli, a niektórzy z Was przyjadą pierwszy raz, tak więc naprawdę zachęcam. Pięknie, kolorowo. I polecam rozpocząć od ogrodu żółtego, a następnie przyjechać sobie tutaj do ogrodu czerwonego. I tutaj można zakończyć swoje zwiedzanie tego ogrodu botanicznego. Na przykład w takiej altance. Jeżeli będziecie mieli na przykład jakąś herbatę czy kawkę i ciasto, no to myślę, że w ten sposób już w ogóle będzie idealnie. Dziękuję Wam za uwagę i naprawdę bardzo polecam Wam odwiedzić to miejsce. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. Do zobaczenia w kolejnym ciekawym miejscu. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz po sobie. Dajcie znać, czy tutaj byliście, czy też nie. A my już idziemy do samochodu. Cześć!